Leszczyńscy rowerzyści mogą już korzystać z 200-metrowej asfaltowej ścieżki wzdłuż ulicy Dąbrowskiego. Trwają jeszcze ostatnie prace przy porządkowaniu zieleni wokół ścieżki. Ścieżka jest przedłużeniem drogi rowerowej biegnącej przez park Jonstona w kierunku centrum miasta. Jeszcze niedawno była gruntowa, i większość rowerzystów omijała ją z powodu nierówności dziury błota, jakie pojawiało się na niej po deszczu i, łamiąc przepisy, jeździła chodnikiem. W tej chwili droga dla rowerów jest. Równa i utwardzona masą bitumiczną, a w okolicach przejść dla pieszych wyłożona kostką brukową. Wzdłuż ścieżki trwają jeszcze prace przy porządkowaniu zieleni. Niebawem ustawione zostaną także ławki i stojaki rowerowe, na które już przygotowano miejsce. Uwaga, pierwszeństwo na nowej ścieżce mają rowerzyści: jest to droga rowerowa, a nie trakt pieszo-rowerowy. Dla pieszych przeznaczony jest wyłącznie chodnik wzdłuż ulicy Dąbrowskiego. Wartość inwestycji to niecałe 100 tysięcy złotych.